Czwartek. Nadinspektor Brett Nightingale przeszukał grupę uczniów wychodzących z klasy. Wszyscy byli niechlujni, a już o dziesiątej bladzi i z ciężkimi oczami. Być może był to kac po wczorajszych ekscesach. Czy ich ponure twarze odzwierciedlały również niepokojące zbieg okoliczności morderstwa? Doktor Seifert, biblioteka, jego rozmyślania przerwało pojawienie się Aleka Starmera. Brett obserwował go, gdy rozmawiał z jednym ze swoich kolegów. Mleczny pręgus był szczuplejszy i twardszy, wciąż rozmarzony, ale mniej próżny, jakby przynajmniej myślał o czymś, a nie o niczym. Aleko odwrócił się i zobaczył go. Jego twarz drgnęła ze zdumienia, ale niemal natychmiast zalał ją olśniewający uśmiech. Brett, Panie Nightingale, Trzymaj się pierwszego. Jak się masz? Przypuszczam, że w porządku. To znaczy, w porządku. Jesteś wolny? Prawie cały czas, jeśli zechce. Właśnie szedłem na kawę. Tak myślałem. Tak samo jak twój nauczyciel. A kechurst? Skąd go znasz? I co ono mnie wie? Najwyraźniej więcej niż myślisz. Jak sobie wyobrażałeś, że cię znalazłem? Nie zgadłem tak po prostu. Cóż, ta kawa teraz albo nigdy. Muszę być z nim za godzinę, a ke hurst! Spodziewam się, że tobie też to powiedział. Przyjdziesz, prawda? Gdzie możemy pójść? Samochód jest tutaj, więc promień może być szeroki. Zeszli na dół. Jak mnie znalazłeś? Zapytał Alek. Najpierw poszedłem do twojej starej kwatery. Kobieta powiedziała, że wynająłeś mieszkanie. Skąpo umeblowany strych w zubożałej rezydencji. Ale samodzielne. Kontynuuj. Przyjechałem więc do miejsca, które na mapie nazywa się uniwersytetem i musiałem udać się na Wydział Anglistyki, a woźny. Służący. W porządku. Nigdy o tobie nie słyszał, ale znalazł listę grup tutorskich i wysłał mnie, bym sprawdził, czy Akehurst wie, gdzie będziesz. Akehurst powiedział, że powinieneś być w pierwszej klasie, a ponieważ prawdopodobnie nie pragniesz kawy przed dziesiątą, szanse na spotkanie cię na zewnątrz są dość duże. To wszystko. Biedny stary Akehurst. Właściwie to nie za stary. Brett zrobił minę. A Kehurst był może kilka lat starszy od niego. A więc biedny? Finansowo, oczywiście. Jest wykładowcą. Ale miałem na myśli to, że uwiązał się do pisania książki o osiemnastowiecznych poetach klasy B. Czy można sobie wyobrazić coś bardziej upiornego? On z pewnością nie może. Całkiem go lubiłem. Tak, większość ludzi lubi akechursta. Znasz George Street? Właśnie tam mieszkam. W takim razie nie muszę ci mówić, w którą stronę iść. Brett wyprowadził samochód z kolejki. Przyszedłeś posłuchać swojej żony? Alek zapytał po minucie. Dlaczego jeszcze? Masz na myśli lepki koniec doktora Seiferta? Nie. Przyszedłem po Chrisa. Inaczej nie zobaczyłbym jej do Bożego Narodzenia, więc wygospodarowałem kilka dni. Kilka. Zostajesz też na recital? Tak, przyznał Brett i roześmiał się. Gdzie ona jest? Przyjeżdża dziś wieczorem. A co z próbami? Jutro rano będą mieli jedną z orkiestrą. Tylko jedną? Cóż, robiła już obie rzeczy z Meineke. Spodziewam się, że mieli już machlera przy fortepianie. Nie martw się, dadzą sobie radę. Alek był wyraźnie wstrząśnięty, słysząc o tym przypadkowym sposobie przygotowania się do koncertu. Zakładam, że idziesz, powiedział Brett, zwalniając, by delektować się zjazdem z Kopca. Byłem zarezerwowany od początku semestru. I tak zawsze idę w piątek, cokolwiek robią. Brett miał nadzieję, że powiedział to chryjski nie bardziej taktownie. Sama? Zapytał. Tak się składa, że w tym tygodniu. Więc może mogłabyś pójść ze mną, jeśli nie masz nic przeciwko zmianie miejsca? Śmiem twierdzić, że znaleźlibyśmy razem kilka wolnych miejsc. Parę. Przykro mi, Brett. Ale jeśli dobrze znam mieszkańców tego festiwalowego miasta, wolnych miejsc będzie raczej kilka set. Ale przyjdę, tak, z przyjemnością. Nie sądziłem, że będziesz sam. W połowie wyobrażałem sobie ciebie otoczonego przez tłumy wspierających przyjaciół. Brett uśmiechnął się, nie bez wysiłku. Szacunki Aleka dotyczące jego popularności najwyraźniej wymagały pewnych modyfikacji. Tak właśnie jest z Christiną w Kettenburgu, powiedział. Byłeś tam w zeszłym miesiącu na nowej operze? Nawet moja zuchwałość w proszeniu o wolne ma swoje granice. Przysłała mi sterte zdjęć i wycinków. Pokażę ci je za chwilę. Jak to wygląda? Strauss i Ocet, z tego co słyszałem. Mimo to jest entuzjastycznie nastawiona, można jej wierzyć, że choć raz zagra główną rolę i przez dwie trzecie czasu będzie ładnie wyglądać. Brzmi jak wizja raju mezzo, widziana z piekła starych trutni, powierników, pokojówek i stronników. Nieźle sobie radzi, powiedział ptet. Odłożył fotografię do portfela i napił się kawy. Mimo wszystko ta sprawa z Seinfertem brzmi intrygująco. Dla nas nie jest intrygująca, powiedział Alek. Wszyscy z pewnością zrzucą winy na wybory. Rządy, nie rządu stanowiące przykrywkę dla zbrodni. Studenci to odwieczny kozioł ofiarny. W tym roku wyglądało to gorzej niż zwykle. Zorganizowane zamieszki na niespotykaną dotąd skalę. Te same stare rzeczy, ale bardzo brutalnie dozowane. Jaki był Seifert? Takim, który sprowokowałby kogoś do rozłupania mu czaszki? Wielkie nieba nie. Całkowicie nieszkodliwy, pozytywnie sympatyczny, a przynajmniej miało się wrażenie, że taki by był, gdyby dał się lepiej poznać. Nie zachowywał celowej rezerwy po prostu wydawało się, że nigdy nie ma czasu, by się zatrzymać i porozmawiać. I był taki abstrakcyjny. Jakby wszystko było irytujące, z wyjątkiem jego ukochanego rudchfell Przypuszczam, że tak było. Jego serce pęknie, gdy znajdzie się w zaświatach, jeśli takie istnieją, z niedokończonym dziełem. Co to jest krzyż Rudchfella? Brett wiedział po niedowierzającym spojrzeniu Aleka, że przyznał się do przerażającej niewiedzy. Nigdy nie słyszałeś o krzyżu z Ruthfell? To rzeźbiony kamienny krzyż celtycki stojący w kościele w Rutfel, kilka mil na południowy wschód od Dumfries. Kiedyś znajdował się na zewnątrz, na polach, ale umieszczono go w kościele dla ochrony. Alek uśmiechnął się. To takie dziwne, mały, surowy prezbiteriański kirk z tym wielkim, namiętnym krzyżem. Bretunius ubrwi. To bardzo fantazyjny przymiotnik. Widziałeś ten krzyż? Tak, odpowiedział Alek, wcale się tego nie wstydząc. Byłem tam na drugim roku, kiedy po raz pierwszy o nim usłyszałem, na długo przed czasami Saniferta. Jest to oczywiście część kursu językowego, ponieważ krzyż jest interesujący ze względu na runiczne inskrypcje po bokach. A kiedy poznasz słowa, kiedy, jeśli zobaczysz go na własne oczy, zdasz sobie sprawę, że pasja nie jest tak fantazyjna. Krzyż jest wysoki. Przypuszczam, że ma około dziewięciu lub dziesięciu stóp. W każdym razie musieli zatopić dół w podłodze kościoła, aby go postawić. W przeciwnym razie nie można by dobrze zobaczyć górnych run. Efekt jest taki, że wydaje się bardziej wysoki. A potem, wiesz, jest raczej mrożący krew w żyłach wypływ podniecenia i strachu, który destylują niektóre antyki. Tak, wiem. Co to za słowa? Fragmenty snu o krzewie. Słyszałeś przynajmniej o tym? Staroangielski poemat. Brett zaryzykował ostrożnie. Tak. Poeta ma wizję krzyża, który przemawia, opowiada o ukrzyżowaniu i własnych uczuciach. Oczywiście, tak to można ująć. To bardzo mistyczne i wzniosłe, pełne udręki. I tak dalej. Alek zakończył nagle, być może z zakłopotania. Mów dalej, powiedział Brett. Cóż, Seifert miał teorię na temat daty powstania tego wiersza, którą wywnioskował z krzyża i jego inskrypcji. Ogólne założenia były takie, że wiersz powstał w dialekcie Nordhungrajan języka staroangielskiego, który pojawia się na krzyżu, a nie w zachodniosaksońskiej wersji kodeksu z Werceli i że istniał znacznie wcześniej niż większość ludzi sądzi. Udało mu się to ustalić dzięki obecności archaizmów w studni rudch, całkiem do przyjęcia, w każdym razie dla mnie. Jego poglądy na pochodzenie poematu były bardziej problematyczne. Twierdził, że runy zostały wyryte przez obcokrajowca, istnieją pewne dziwne pisownie. Tak jakby język lub dialekt był niedoskonale znany i że wiersz został faktycznie skomponowany jeśli nie przez obcokrajowca, to przez Nordhum Brianina pod silnym obcym wpływem. Szczególnym typem obcokrajowca, którego miał na myśli, był Irlandczyk, jeden z wczesnych misjonarzy. Sam krzyż częściowo podsunął mu ten pomysł, ponieważ jego dekoracje zawierają motywy irlandzkie, a jego miejsce nie jest tak daleko od Jony. Największy nacisk położył jednak na emocjonalny ton wiersza, mówiąc, że jest on raczej celtycki niż anglosaski. Z pewnością obrazy przypominają drogę krzyżową, którą można dziś zobaczyć na ścianach katolickich kościołów, ale nie wiem, ale kurwał, pogrążony we własnych rozmyślaniach. W każdym razie wznowił po minucie, Seiffert spisywał to wszystko gotowe do publikacji. Przypuszczam że właśnie dlatego przyjechał na ten rok. Oficjalnie prowadził badania nad staronordyckim tekstem i wygłaszał serię wykładów, jeden w tygodniu dla Wydziału Niemieckiego, ogólny przegląd rozwoju współczesnego języka niemieckiego. Chodziłem go słuchać. To miejsce było dogodne dla samego Rutchfeld. Cóż, wygodniejsze niż Schönfurt? Czy zgadzasz się z teorią Seinfert? Nie jest bardziej szalona niż te, które ruszyła na temat Rutchfel. Alek był dziwnie obraźliwy, pomyślał Brett. Przypuszczam, powiedział powoli, że krzyż był jedynie dewocyjną pamiątką, tak jak te na kontynencie. Ale inskrypcje musiały być prywatne, a przynajmniej bardzo ezoteryczne. Niewielu ludzi byłoby w stanie odczytać swój własny język, nie mówiąc już o transkrypcji i znaków runicznych. Czy Seifert miał jakieś pomysły na ten temat, lub dlaczego w ogóle wzniesiono krzyż? Myślę, że tak. Mówił coś o miejscu z widokiem na Solwaj i o tym, że dwie strony krzyża są bardziej zwietrzałe niż pozostałe oraz o przeważającym wietrze, ale nie słyszałem dobrze, ponieważ Alek przerwał, marszcząc brwi. Widzisz, Chociaż wiedzieliśmy, że pracuje na chwell, nie przedstawił tego wszystkiego w pełni aż do około dziesięciu dni temu. Pewnego wieczoru wygłosił wykład w Bibliotece Honorowej. Wydaje mi się, że zorganizowało to Towarzystwo Literackie, choć chodziło o kwestie językowe. Przyszło sporo ludzi, a potem były pytania. I Imseton wstał i zaczął wściekle atakować Seinferta. Jakie historyczne podstawy do tego i jakie lingwistyczne uzasadnienie? Słowa takie jak romantyczny, subiektywny, niewiarygodny, nienaukowy po prostu padały. To było wystarczająco złe. Potem Seifert zaczął odpowiadać. Naprawdę niepokojące: płonące oczy, zaciśnięte dłonie, cały pokaz. Seton oczywiście nie musiał ujawniać się jako potworna beczka afektacji i zarozumiałości. Już to wiedzieliśmy. Gdyby poprzestali na akademickiej sprzeczce, nikt nie miałby nic przeciwko. Ale żeby tak się denerwować, niemal obelżywie, publicznie. I znowu, to nie było tak, jakby byli na skraju zniedołężnienia. Ludzie są przyzwyczajeni do tego rodzaju kłótni i przepychanek. Ale obaj są dość młodzi, no cóż, niedługo po czterdziestce. Cała sprawa nie była wcale śmieszna. Tylko żenująca. Zwłaszcza, że było to publiczne. Alek zatrzymał się i nagle oprzytomniał. Wiesz, powiedział Brett, zaznaczając kulawe zakończenie, ale nie komentując, słysząc o jego teoriach i badaniach i być może naiwnie wnioskując z tego o jego dużej wiedzy, wyobrażałem sobie Seyferta jako starszego mężczyznę. O nie. On był po prostu genialny. Zamierzałem ci powiedzieć, kontynuował Alek, że nie słyszałem reszty tego, co Seifert powiedział o Krzyżu, ponieważ była to część jego wymiany zdań z Setonem, i wszyscy zaczęli głośno rozmawiać, aby ukryć własne zażenowanie i spróbować ich zagłuszyć. Kim jest Seton? Wykładowcą? Nie, dzięki Bogu. Z przykrością stwierdzam, że czytał tu angielski przed wojną i z jeszcze większą przykrością stwierdzam, że dostał pierwszą ocenę. Przez rok bawił się na Oksfordzie, potem złapała go wojna. Po wojnie wrócił tutaj i założył czasopismo krytyczne, głównie literackie, ale wszystkie inne sztuki i gałęzie filozofii są akceptowane pod warunkiem, że są wystarczająco wysokie. Myślę, że uważa je za wskrzeszony Edinburgh hrewiew tylko oczywiście na znacznie wyższym poziomie intelektualnym. Nazywa się Boreas. Kwartalnik. Nakład około stu egzemplarzy. Był większy podczas bumu na Kierkegaarda, ale trochę się ustabilizował. Jak on to robi? I jak on żyje? Ojciec miał browar i zostawił mu firmę. Sam się tym nie zajmuje, to nic takiego. Ma agenta, faktora czy coś w tym rodzaju. Ale Seton nie gardzi pieniędzmi, co trzeba przyznać. Ogarnęła go gorączka, by dopisać doktorat do swojego nazwiska, więc wertuje jakieś ohydne, niewiadome. Dobrej Boże. Alek wstał od stołu. Akehurst. Już czas. Dziesięć minut. W porządku. W porządku, powiedział Brett, wstając. Zapomniałeś o samochodzie. Maklot zapukał do na pół otwartych drzwi. Chociaż odgłos przewracanych papierów był wyraźnie słyszalny, pozwolenie na wejście pojawiło się dopiero po kilku sekundach. Maklot, marszcząc brwi na Nightingale'a, wszedł do małego biura. Mężczyzna wstał z za biurka, by ich powitać, był ponury. Siwy i najwyższy z całej trójki. O, Gower, powiedział Macklot, nie sądzę, żebyś poznał pana Nightingale'a, mojego przyjaciela z CO. Zwrócił się do Nightingale'a. Odwrócił się do Nightingale'a. To jest DGI, Gower, odpowiedzialny za ostatnią lokalną akcję. Miło mi poznać, powiedział Gower, ściskając dłoń. Nightingale jest w Edynburgu na urlopie, wyjaśnił Maklot. Właśnie dzwonił do mnie w ramach przyjaźni, ale nie mogliśmy nie wspomnieć o morderstwie Seifferta. Powiedziałem, że Cię przedstawię. Rozumiem. Szkoda. Myślałem, że zaoszczędzisz nam czasu i kłopotów, powiedział Gower do Nightingale'a. W jaki sposób? Będziemy musieli poprosić Twoich ludzi. Żeby przyszli. To stało się dopiero wczoraj. Dlaczego się poddajesz, zanim zaczniesz? Ponieważ zawsze wiem, kiedy będę potrzebował pomocy. Spójrz na środowisko. Gdyby chodziło o kradzież, oszustwo lub brudne interesy, moglibyśmy uzyskać informacje zwykłymi kanałami. Ale nie mamy podsłuchów wśród ludzi z uniwersytetu. Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Bezkrwawy tłum. A jeśli mamy wyciągnąć z nich coś wartościowego, będziemy potrzebować kogoś z fantazją, by zdobyć ich zaufanie. Więc myślałeś, że się nadam? Tak, powiedział poważnie Gower. Ale skoro jesteś na urlopie... Nightingale zawahał się. Pozwolenie sobie na zaangażowanie się w to śledztwo byłoby niesprawiedliwe wobec Christiny. Przyjechał do Edynburga, by z nią być. Gdyby pierwszą rzeczą, którą musiał jej powiedzieć po przejeździe, było to, że zabrał zwłoki, nie byłaby zadowolona, delikatnie mówiąc. Z drugiej strony, zapowiadało się ciekawie, a on słyszał już coś od Leotaleka, który był gotowym kontaktem, bez wątpienia z rodzaju tych, których Goverowi trudno byłoby wyłowić. Przypuszczam. Że nie będzie to nic więcej niż rada, powiedział. Rzucę okiem, jeśli naprawdę tego pragniesz. Tylko ustal to z CO. Zobaczymy, co powiedzą. Spodziewam się, że się zgodzą, odparł wesoło Gower. Nie masz nic przeciwko wakacjom w autobusie? Zależy od jazdy. To powinno być całkiem orzeźwiające po nikczemnej ogólności. Nigdy nie wiadomo. Cóż lepiej posłuchaj co jest do tej pory jeśli chcesz przejść do rzeczy, to idę powiedział maklot nightingale roześmiał się przyprowadziłeś mnie tu specjalnie prawda Maklo uśmiechnął się w odpowiedzi i wycofał się niech pan usiądzie panie nightingale powiedział gower przysuwając krzesło obok swojego gdy nightingale usiadł. Poczuł się poddany szczególnej obserwacji, która wbrew jego woli przeniosła go myślami z powrotem do gabinetu dyrektora. Słyszałem o tobie powiedział Gower wolny czas spędzasz śpiewając dla jakiegoś amatorskiego klubu operowego. Trochę tak. Ożenił się ze śpiewaczką. Tak. Przerwa, jaką Gower zrobił po tej odpowiedzi, Sprawiła Nightingale w gorące zakłopotanie i sam przerwał ciszę. Przyjdzie zaśpiewać na piątkowym koncercie i da recital. Dlatego tu jestem. skinął głową. Byłeś tu latem, stwierdził. Ta sprawa z kilkoma studentami z domu wariatów przy drodze. Jeden z nich dał się zastrzelić. Cóż. Tym razem zabójstwo zostało już dokonane, więc przyjrzyjmy się temu, dobrze? Pochylił się do przodu i przesunął jakieś papiery na biurku. Nightingale, czując się zdruzgotany i żałując, że nie zrezygnował kilka miesięcy temu, zmusił swój umysł do uwagi. Tutaj jest, powiedział Gower. Środa. Seyfert wstaje. Je śniadanie. Bez emocji przegląda pocztę. Obiecuje przyjść na posiłek o siódmej. Wszystko jak zwykle. Dowód na istnienie gospodyni. Przybywa na uniwersytet około kwadransa po dziewiątej. Dowody w postaci różnych dozorców i personelu. Prowadzi cotygodniowy środowy wykład dla Wydziału Niemieckiego od dziewiątej do dziesiątej, a następnie udaje się do Old College, aby jak zwykle uczestniczyć w wykładzie na Wydziale Nauk Społecznych jednym z serii na temat mowy i społeczeństwa od dziesiątej do jedenastej. Dowód doktora Kilocha, który wszedł i siedział z nim. Nawiasem mówiąc, wszystkie wykłady zaczynają się o piątej po i kończą o piątej do, a nie o dokładnej godzinie. Około jedenastej Seifert wchodzi do biblioteki prywatnym wejściem dla personelu. Dowód na to, że pracownik pełni służbę w biurze przepytań. Jego okno wychodzi na wejście dla personelu, a mężczyzna był wyjątkowo czujny z powodu wydarzeń wkład. Wiesz o tym? Och, wiesz. Inny pracownik, który był w biurze, gdzie sortują pocztę, potwierdza wejście Seinferta i dodaje, że wszedł na górę windą dla personelu. I to wszystko. Nie zszedł już na dół. Gower zatrzymał się i spojrzał podejrzliwie na Nightingale'a. Jakby czekając na znalezienie jakiegoś błędu. Około 6.20 tego wieczoru bibliotekarz pracujący do późna, czytelnia jest otwarta do dziewiątej. zabrał kilka książek do mało uczęszczanego miejsca zwanego pokojem W, części tego, co nazywają strychami. Przechodzi przez górną salę biblioteczną, przez drzwi na końcu galerii, wzdłuż ciemnego małego przejścia, i znajduje semferta na podłodze u podnóża żargału z książkami z rozbitym tyłem głowy. Niemiły szok dla niego, sam w wielkim, zacienionym budynku, z być może mordercą czającym się wśród książek. Ponownie zbiega na dół, włączając wszystkie walki, na których może położyć ręce. Potem dzwoni Nie do nas o nie. Dziekan. Na szczęście wykazuje się rozsądkiem. Mówi bibliotekarzowi. Żeby został na miejscu i zadzwonił do Bedelusa, żeby przyszedł. Mieszka w drugim rogu dziedzińca. Wtedy dziekan dzwoni do nas. Przyjeżdżamy tam, podobnie jak dziekan, o szóstej 6.30. Do tego czasu Seyfert był martwy od co najmniej sześciu godzin, prawdopodobnie nieco dłużej. Dowody doktora Logie. Sprawdzamy rutynę, zdjęcia, odciski palców i tak dalej. Oczywiście brak śladów broni. Miejsce jest nadal zamknięte. Gower wyciągnął zbiór notatek, zdjęć i diagramów. Oto miejsce. Przejście łączące, podążające za krzywizną narożnika budynku. Tuż pod dachem. Okna. Jak na miejsce zbrodni. Tak, ale tylko od podłogi do pasa. Nawet w biały dzień nic przez nie nie widać z zewnątrz. Próbowaliśmy. W każdym razie Seifert leżał naprzeciwko skrawka ściany między nimi. Całkiem bezpieczny dla mordercy. Tu jest Seifert. Żadnych śladów walki. Trzy lub cztery ciosy w dół. Najwyraźniej został powalony od tyłu, gdy klęczał przy regale z książkami. To półki wzdłuż ściany, zastawione kartonowymi pudłami. W środku broszury stare rzeczy z całego świata: Kopenhaga, Leiden, Kilonia, wszystko z różnych lat. Tezy. Co? Tezy. W pudełkach. Kupa starych śmieci. Pragną spalenia. W każdym razie jedno pudełko zdjął i otworzył. Leżało pod nim. Obok niego leży teczka, zamknięta prawdopodobnie tam, gdzie ją położył. Tutaj, Gower wskazał na schemat, nieco dalej wzdłuż przejścia po lewej. Czyli na wschód, jest mały pokój z tylko jednymi drzwiami. To pokój W. Seifert wjechał tam windą dla personelu. Kończy się ona tutaj. Wskazał ponownie, kilka pomieszczeń dalej. Musiał przejść przez te pokoje. Korytarzem obok pokoju W. Aby dostać się tam, gdzie on. I padł twarzą w stronę sali bibliotecznej na zachód. To znaczy, że ktoś ukrył się w pokoju W, w dopóki nie usłyszał przechodzącego Seiferta. Może, może. Poczekaj chwilę. Oczywiście ktoś mógł wejść z galerii Hall, całkiem niewinnie wyglądać, przejść obok Seiferta, a potem zamachnąć się i go znokautować. Ktoś mógł już stać przy półkach. Powiedziałem, poczekaj chwilę, wargnął no gower. Nie pragniesz wymyślać dodatkowych komplikacji i możliwości, zanim skończę. To, którędy morderca wszedł, nie jest tak ważne, jak to, którędy w ogóle wszedł. Każdy mógł dostać się do biblioteki z łatwością. Mówią mi, że zdziwiłbym się, jak często obcy błąkają się po niej. Ale nie teraz. Na tym planie widać, że do tego miejsca można dotrzeć z każdego miejsca w całym budynku. Wokół czworoboku znajdują się łączące się pokoje i korytarze. Możesz wejść, powiedzmy, w rogu po przekątnej naprzeciwko i przejść dalej. Można też zacząć od nowej czytelni lub głównego wejścia do biblioteki. Można też, jeśli się o tym wie, Wślizgnąć się drzwiami potłukiem przy wejściu do czworoboku, przejść przez kotłownię, znaleźć się w podziemiach biblioteki i stamtąd ruszyć w dalszą drogę. Można też zejść schodami na taras od strony południowej. W porządku, powiedział pospiesznie Nightingale. Już rozumiem. Nie ma końca dróg do środka, ale z pewnością ryzyko spotkania i przesłuchania jest mniejsze. Jest mniejsze, niż mogłoby się wydawać. Wiem, że nie możemy wykluczyć możliwości, że nieznajomy zabójca zaatakuje Saifera bez powodu. Ale to trochę naciągane, że spotkali się w idealnym miejscu. Nikt, nic niezwykłego nie zostało zgłoszone z samej biblioteki, na przykład z holu. Biblioteka nie jest nadzorowana, oczywiście z wyjątkiem wejścia. W każdym razie tego dnia byłaby dość pusta. Nightingale ponownie spojrzał na zdjęcia martwego mężczyzny. Z pewnością wygląda na zaskoczonego. Nie, na przykład, jakby natknął się na kogoś w złym zamiarze. Można by się spodziewać bójki. Cóż, to było morderstwo, zaplanowane lub zaimprowizowane. A jeśli ktoś planował dopaść senferta w tym odludnym miejscu, musiałby znać uczelnię a zwłaszcza bibliotekę i jego zwyczaje albo śledzić go z bliska, co wiązałoby się z ryzykiem bycia zauważanym i zapamiętanym? Poza tym służący w dziale zapytań przysięgnie, że nikt go nie śledził. Czy miał w zwyczaju korzystać z półek z pracami dyplomowymi? Gower wzruszył ramionami. Nikt nie może powiedzieć na pewno, że tak nie było. Jeśli ktoś planujący morderstwo miałby pewność co do pozycji Seinfurta, mógłby wślizgnąć się pierwszy, dowolną drogą i czekać. Z pewnością wiedzieliby, że w środy prowadzi jeden wykład od dziewiątej do dziesiątej, a drugiego słucha od dziesiątej do jedenastej. Do tego czasu nie musieliby się ukrywać. Może nawet czekali, aż wyjdzie z wykładu. Upewniali się, że jest w drodze. Musiliby obserwować z jakiegoś miejsca w pobliżu wybranego miejsca. Ile czasu zajęłoby Seifertowi dotarcie z wykładu na strych windą? Tylko kilka minut. Nie był kaleką, a Wydział Nauk Społecznych i wejście dla personelu znajdują się na tym samym końcu dziedzińca, w przeciwległych rogach. Biorąc po to uwagę cały ten szlam, który latał dookoła. Tak. Czy sokien, w których został zabity, widać kącik nauk społecznych? Nie. W takim razie gdzie jest najbliższe miejsce, z którego można zobaczyć półki z pracami dyplomowymi? Z dachu powyżej Jest tam świetnik nigdy nie zakratowany, bo nie ma takiej możliwości, który prowadzi na mały strych na poddaszu. Bezpośrednio pod świetlikiem znajduje się duża skrzynia Ma chyba rysunki I każdy mógł się tam łatwo dostać Podważając świetlik od zewnątrz Opuszczając się do skrzyni A następnie na podłogę Wejście do pokoju zajmuje tylko minutę Kusz na obudowie jest starty Ale nie ma żadnych wyraźnych śladów ani odcisków To mogli być robotnicy Często się tam kręcą Dzień był wilgotny ale nie mokry, więc wszelkie ślady butów wyschłyby zbyt szybko, byśmy mogli je znaleźć. Dolna rama lampy jest dość mocno roztrzaskana, ale to stare uszkodzenie, w którym poluzował się łącznik. Dlatego nie można jej zamknąć. Czy to najszybsza droga do półek z pracami dyplomowymi? Nie do końca. Jest to oficjalne wejście na dach używane przez robotników. Drzwi w klatce, do których można dostać się po drabinie ze strychu, ale te drzwi zostały zaryglowane przez pracowników około tydzień wcześniej, w ramach przygotowań do wyborów. Wiedzieli, że studenci wejdą na dach, mimo że wielokrotnie im tego zabraniano. Skoro uczniowie byli na dachu, jak morderca miał nadzieję wślizgnąć się tam niezauważony? Gower uśmiechnął się do niego z politowaniem: Nie sądzisz. Że taka drobnostka, jak ktoś wspinający się do świetlika, zostałby zauważony w tym zgiełku? Musiałby tylko poczekać na moment, w którym wszyscy zamierzaliby się nawzajem obrzucać, lać lub walczyć. Załóżmy, że nie było takiego momentu dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebował? Cóż, może wybrał moment, kiedy nikogo nie było w pobliżu? Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć kogoś kto był przynajmniej w pobliżu. Musimy być jednak ostrożni. Możemy trafić na mordercę. Student? Dlaczego nie? Nie są niewinni. Jeśli morderca wszedł przez świetlik, musiał zrobić rekonesans. Dlaczego podczas tego rekonesansu nie odkręcił drzwi robotników o wiele bliżej, o wiele bardziej używanych i zadeptanych? Przynajmniej po to, by przez nie wejść. Zaryglować je ponownie za nim, a potem wyjść przez bibliotekę, nie. Jeśli miałby zdać egzamin na dachu, przypuszczam, że musiałby wstać jak student, albo nim być. A student w bibliotece tego dnia mógłby przyciągnąć nieprzychylną uwagę. Wejście przez dach oznacza wyjście przez dach. To musiało być ryzykowne. To znaczy. Przy odrobinie szczęścia mógł mieć wolny dach do wejścia, ale skąd miał wiedzieć, że nie wyjdzie w tłumie? Mógł stanąć na skrzyni, przytrzymać lekko otwarty świetlik i spojrzeć przez niego, by sprawdzić, czy wybrzeże jest czyste. Na niekorzyść chaty robotniczej przymawia to, że choć jest ukryta przed kładem, można ją dostrzec z przeciwległego dachu i jest to miejsce które rzuca się w oczy każdemu, kto znajduje się w tym samym rogu. Podczas gdy świetlik nie jest widoczny, chyba że znajdujesz się tuż obok niego. Jest on schowany w kącie pochyłego dachu i ściany za czymś w rodzaju szklanej kopuły i pod drewnianymi schodami prowadzącymi przez ścianę w kierunku dużej kopuły. Kolejna rzecz. Seifert korzystał z windy dla personelu. Jeśli jesteś blisko szczytu szybu na poddaszu lub nawet na zewnątrz na dachu, możesz usłyszeć stukot silnika podczas ruszania i szum windy jadącej w górę. Dobre ostrzeżenie. Mówisz, że rekonesans byłby konieczny, aby odkryć, że świetlik nigdy nie jest zakratowany. Ja mówię, że nie. Morderca już o tym wiedział. Jesteś nastawiony na przypięcie tego wewnątrz uniwersytetu. Cóż, zobacz teraz. To będzie wystarczająco trudne nawet w tych granicach. To może być kadra nauczycielska, pracownicy biblioteki, pracownicy biurowi, służący i sześć tysięcy studentów. Jeśli wykluczymy bibliotekę, biura i sługusów jako zbyt naciągane, to i tak pozostanie całkiem spora gromadka do przeszukania. A dlaczego? Dlaczego? Nie znamy motywu. Nie był tu długo, sześć tygodni. Niewiele osób go znało, a ci, którzy go znali, zdawali się go lubić. A co z przeszłością? Sporo już zostało wyjaśnione. Sprytny facet, jeśli litery po nazwisku cokolwiek znaczą, urodzony we Frankfurcie w 1914 roku, w rodzinie lekarza, studiował najpierw w Halle, potem w Lipsku. Jakieś stypendium z wymiany zabrało go do Oksfordu, gdzie złapała go wojna. Wrócił do Niemiec. Zwolniony ze służby wojskowej, słabe serce, nie, nie. Zmarł od ciosów w głowę. Kontynuował wykłady i badania w Halle, a następnie w Gottingen, gdzie przebywał po zakończeniu wojny. Stamtąd do Eschenfurtu, gdzie przebywał od tamtego czasu, aż do chwili, gdy przyjął tę wiadomość. Jego siostra Mary wyszła za mąż za Heinza Wolmara, księgowego z Hamburga, który jakiś czas temu został potrącony i zabity, mówią, że był ciasny jak kleszcz. Mimo to pijany szwagier nie daje nam zbyt wiele możliwości. Znasz tu kogoś o nazwisku Seton? Nightingale powiedział powoli. Redaguje kwartalnik o nazwie Boreas. Pomyślał że nazwisko Gowera raczej nie znajduje się na liście prenumeratorów. Nie. A co z nim? Nightingale był zaskoczony, myślał, że ktoś wspomniałby o awanturze w Ruthfell. Być może ci, którzy o tym wiedzieli, nie pragnęli zdradzić akademickiej zniwagi. Bardzo niewiele. Jakieś dziesięć dni temu pokłócił się publicznie z Seyfertem o interesującą go kwestię filozoficzną. Przed wojną też studiował w Oksfordzie. Zastanawiałem się, czy nie warto się temu przyjrzeć. Skąd dowiedziałeś się o kłótni? Nikt z personelu nic nie powiedział. Mój przyjaciel mi powiedział. Był tam. Przy okazji, co się stało z teczką Seinferta? Zaglądaliście do niej? Oczywiście, że tak. Pełno jego dokumentów prawie ani słowa po angielsku To kolejna dziwna rzecz Sporządził dziwny testament specjalnie na potrzeby swojej pracy Wczoraj zadzwonił dyrektor banku Seiferta jego banku w Edynburgu Widział wiadomości w gazetach Dwa tygodnie temu Seifert zdeponował zapieczętowaną kopertę z instrukcjami że ma zostać otwarta w przypadku jego śmierci tak jakby się tego spodziewał choć brzmi to jak szaleństwo Dlaczego szalone? Jeśli ktoś myśli, że zostanie zamordowany, nie siedzi i nie czeka, aż to nadejdzie, apostrof myślała mojego słabym sercu. I o tym, co Alek powiedział o tym, że Seifert zawsze się spieszy, pomyślał Nightingale. Nie było niebezpiecznie słabe, nie miał większych powodów, by obawiać się nagłej śmierci niż reszta z nas. W każdym razie kierownik otworzył kopertę i biorąc pod uwagę okoliczności, pokazał nam jej zawartość. Był to rodzaj kodycylu do jego właściwego testamentu, który prawdopodobnie jest bezpieczny w Niemczech i został napisany po angielsku, ponieważ, jak sam wyjaśnił, świadkowie są Anglikami. W rzeczywistości byli Szkotami, dwoma lokatorami w jego pensjonacie. Urzędnikiem ubezpieczeniowym i kasjerem bankowym, bardzo szanowanymi. Obaj potwierdzają podpis i datę. Gower wybrał coś, co najwyraźniej było kopią. Pozostawia wszystkie papiery i zeszyty w swoim posiadaniu, nie swoje książki. Zaznaczam swojemu przyjacielowi i koledze Juliusowi Wildermuthowi z Uniwersytetu w Hanfurcie, któremu ze względu na jego sympatię i zrozumienie powierzamy dokończenie mojej pracy. Zaklinam go w imię prawdy, aby nie pozwolił tej sprawie stać, aby dokładnie zapoznał się z każdym pojedynczym artykułem, aby moje teorie przez błąd lub przeoczenie nie zostały zniweczone i nie spocząć, dopóki nie wykona tego zadania, które, ufając w jego przyjaźń, nakładam na niego. Aby było to bojowe, zostawiam mu moje tomy pieśni z Huberta, przy których tak często byliśmy bardzo szczęśliwi. No i proszę! Sentymentalni Niemcy. Cóż, to legalne i nie ma w tym nic podejrzanego. Inny człowiek nie zamierzałby podróżować ze Schenfurtu i popełnić morderstwo tylko po to, by zdobyć kilka książek muzycznych i mnóstwo ciężkiej pracy, nawet gdyby wiedział o testamencie, czego prawdopodobnie nie zrobił. Mimo to trochę się trzymamy. I do jego dokumentów. Masz je tutaj? Nightingale poczuł ciekawość, widząc wielką pracę rutchwella Crossa w jej oryginalnej formie. Donaldson ci je pokaże, odparł Gower, wyczuwając w pytaniu podtekst prośby. Lepiej pójdę popracować. Będę miał oko na setona, dodał niechętnie. Nightingale spojrzał na zegarek. Będzie miał czas. Została godzina do przylotu samolotu do Prestwick. Zanim będzie musiał siedzieć w swoim pokoju, czekając, aż Christina zadzwoni i poinformuje go, z którym pociągiem ma się spotkać.